Cześć, dzień dobry. Dzisiaj z kolegą Piotrem Ostrowskim pozdrawiamy z fajnej knajpki, kawiarni w Biogradzie, kawiarni Marco Polo. I co wspólnego kawiarnia ma z żeglarstwem? No, ma to wspólnego, że słuchajcie, przed wyjściem w morze możemy sobie przyjść na kawkę i zrobić tak zwane zapewnienie bezpieczeństwa radiowego statku. Brzmi bardzo dumnie i groźnie, a to jest nic innego jak sprawdzenie prognoz pogody czy sprawdzenie ostrzeżeń nawigacyjnych, o których się zapomina, bo o pogodzie to wszyscy pamiętamy. Dokładnie, że jest ładna. Że jest ładna. Albo brzydka, tak. A o ostrzeżeniach się zapomina. Ostrzeżenia oczywiście lecą na radiu, zrobimy o tym osobny filmik, ale kawiarnie mają to do siebie, że mają Wi-Fi i serwują dobrą kawę. I nie ma nic lepszego moim zdaniem, jak rozpoczęcie, działa to w każdym kraju, w Chorwacji też, wpisanie w wujka Google'a hasła Navigation Warnings i nazwę kraju, czyli Kroatia, wyszukiwarkę. Na jednej z pierwszych stron wyskakuje, też macie na ekranie, Radio Navigation Warning i warto je sobie przelecieć, przeczytać. Oczywiście na stronie tutaj podają, że to nie jest oficjalne źródło ostrzeżeń nawigacyjnych, ale jest. Lepiej to sprawdzić, zacząć od tego, potem posłuchać radia. No i co tutaj mamy dla naszego regionu? Dla naszego regionu mamy... Ojej, Iż, na Iżu ostatnio się rozbił. Zatonął kuter rybacki, trąba wodna go zatopiła i gdzieś było, sprawdzałem wcześniej, ostrzeżenie nawigacyjne, trzeba przelecieć przez te ostrzeżenia, trochę ich jest, właśnie żeby trzymać się z dala od tej pozycji, ale mamy też tutaj dla nas, dla Biogradu i okolic informacje, port Święty Filip i Jakow jest, że tak powiem, do marca 2023 roku zamknięty, bo są prace i żeby się nie zdziwić, jak kiedy to na wiosnę było w sali, nie? Jak się ludzie dziwili, że dostają mandaty, jak podchodzą do sali, nie tak, jak było w ostrzeżeniach nawigacyjnych. Jest troszeczkę zmieniony tor podejścia. Tak, tak, ale to wszystko możemy wyczytać. To mamy, tak, tak. Trwa to dosłownie z zegarkiem w ręku 2 minuty. Pan jeszcze nie zdążył, gospodarz, zrobić nam kawy i mamy ostrzeżenia. Meteo. Gdzie sprawdzasz, Piotr, meteo? Wiesz co, ja w różnych miejscach. A to na Windy, a to ta czeska nasza Windguru. Windguru. Ale często jednak na Meteo.hr, bo ona się taka dobrze sprawdza i uważam, że lokalne pogody, te krótkie, ale krótkie, nie takie powiedzmy tam 3-dniowe, dobrze jest na nie zerknąć okiem. Dokładnie. Ja stałem się ostatnio fanem Windy, ale oprócz Windy, bo jest to tylko model matematyczny, to polecam, tak właśnie jak Piotr mówił, Meteo.hr lokalne, gdyż tam jest też komentarz synoptyka, czyli jakby to powiedzieć, pogoda obarczona ludzką inteligencją. Tak. Tam jest fajna zakładka, pogoda dla żeglarzy, też w podobny sposób jak w Polsce opisywana. Tak jest. Także słuchajcie, poranna kawka, czy cokolwiek kto innego lubi, polecane w kawiarniach, bo mają Wi-Fi i sprawdźcie ostrzeżenia nawigacyjne i prognozy pogody, a my za chwilę bierzemy się za pyszną kawkę. Dokładnie. I w morze. To do zobaczenia na wodzie, miłego dnia, cześć. I stopy wody. Gotowo? Gotowo. Da, chwala. Cappuccino. Tu, to jest za niego. Zaczął doczy. A, za nas espresso. Chwala.